Kod na grę otrzymałem od wydawcy, firmy Warner Bros. Niewiele brakowało, aby Hogwarts Legacy mnie ominął. Nie jestem fanem uniwersum Pottera, nie czytałem książek, ale obejrzałem filmy i mi się podobały. Nie grałem natomiast w żadną grę z tego uniwersum, więc i dziedzictwo Hogwartu wydawało mi się wątpliwą rozrywką. Całe szczęście się pomyliłem. Hogwarts Legacy jawi się jako jedna z najsympatyczniejszych gier tego roku. A dla fanów Harry'ego Pottera absolutny must play. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja Hogwarts Legacy w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Dużo skandalu pojawiło się wokół dziedzictwa Hogwartu. Nie będę dokładał kolejnej cegiełki do tej jałowej dyskusji. Gra wyszła wyśmienita, choć ma swoje grzeszki. Od was zależy, czy zagracie, czy nie. Jeśli jednak zdecydujecie się powstrzymać, ominie was naprawdę fantastyczny tytuł, na jaki czekali fani Harry'ego. Zanim przejdziemy dalej, mała ciekawostka. Grę zrobiło studio Avalanche. Pomyślicie, o, to ci od Just Cause. Właśnie nie. Są dwa studia Avalanche. Avalanche Studio i Avalanche Software. To zupełnie dwóch różnych deweloperów. Dla tych od Hogwarts Legacy ta to pierwsza tak poważna i tak duża produkcja, bo wcześniej trzaskali minigierki na licencji Disneya. Akcja dzieje się 100 lat przed wydarzeniami z książek i filmów o Potterze. Wcielamy się w ucznia 5 klasy, który rozpoczyna naukę w Hogwarcie. To co zadziwia profesorów, to to, że posiada możliwość wyczuwania i używania starożytnej magii. Magią są też zainteresowane gobliny, którym bardzo zależy na schwytaniu chłopaka. Dodatkowo szkoła skrywa starą tajemnicę, która czeka na odkrycie. No i do tego mamy jeszcze mnóstwo zadań pobocznych, rozwijających różne historie, czy to szkolne, czy okolicznych mieszkańców. Fabuła jest niezła, znaczy miałem takie uczucie, które bardzo rzadko w grach mi się zdarza, że gdzieś jest ukryta tajemnica. Gra świetnie potrafi to sprzedać. Czujesz się jak odkrywca, a kolejne wydarzenia, które pchają akcję do przodu, przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi. Tak czy tak, główny trzon fabularny śledziło mi się z przyjemnością i od razu odpowiem na pytanie, nawet jak nie znasz cyklu Harry'ego Pottera, nie będziesz się gorzej bawił. Ja choć znałem jedynie filmowe uniwersum, w mig pojmowałem co i jak. Faktem jest, że gra korzysta z wymysłów J.K. Rowling, które pojawiły się w książkach i filmach i które mają swoje własne, wykręcone nazwy, ale nie trudno to wszystko poskładać do kupy. Kolejne pytanie, czy stary koń znajdzie coś w grze dla siebie? To ciekawa kwestia. Grając w dziedzictwo Hogwartu, czułem się jakbym cofnął się do wczesnych czasów dziecięcych. Gra ma tą siłę, że pozwala poczuć się jak dziecko. Pomyślcie teraz, jak działa gra na młodszych odbiorców. To wyjątkowo świetna rzecz, bo odpalenie konsoli i powrót do Hogwartu przypominał mi wejście do zaczarowanego świata i choć brzmi to banalnie, gra wydaje się mieć taką siłę. Niezależnie ile masz lat, będziesz się przy niej świetnie bawił. A ja, pomimo że nie jestem turbofanem Harry'ego Pottera, również znalazłem w niej mnóstwo świetnych momentów. Dziedzictwo Hogwartu to open world, ale w trochę innym ujęciu. Umieszczenie gry w fantastycznym świecie dało upust ogromnej kreatywności deweloperów i pozwoliło odróżnić grę od innych otwartych światów, których ostatnio mamy zatrzęsienie. Hogwarts Legacy z jednej strony robi to podobnie jak wszyscy, ale odbiór jest zupełnie inny. To pozwala cieszyć się grą dłużej, bo nawet po kilkunastu godzinach gra nie drażni powtarzalnością i mechanikami. No cóż, przynajmniej do pewnego momentu. Ale o tym później. Grę rozpoczynamy od stworzenia własnego bohatera w dobrze zaprojektowanym kreatorze. Ja, jako że lubię grać generycznymi postaciami, szybko wybrałem jakiś gotowy zestaw i już. Początek gry po ukończeniu prologu to Hogwarts, szkoła, która została oddana niesamowicie. Wystarczy pobiegać po korytarzach, aby docenić kunszt deweloperów. Szkoła jest ogromna, z masą korytarzy, przejść zamkniętych drzwi. Twórcy garściami czerpali z filmowego uniwersum. Nie sposób się nie zachwycić ruchomymi obrazami, które w grze również mają swoje miejsce, czy setkami nawiązań do uniwersum. Niemal każda lokacja ma coś ciekawego do pokazania. Wytrawni znawcy na pewno będą czerpali z gry więcej niż ja,
Choć i tak doceniłem ogrom pracy, który został włożony w tytuł. Sam Hogwart to lokacja na kilka godzin, a i tak będziemy co rusz odkrywać kolejne pokoje, przejścia czy ukryte znajdźki. Gra doskonale radzi sobie z tempem rozgrywki. Kolejne elementy są wprowadzane rozważnie i będziesz miał czas, aby się z nimi zapoznać. To fajny patent, choć nawet na samym początku możesz iść gdzie chcesz. Kolejne czary odblokowujemy w misjach fabularnych, a czary dodatkowe w misjach pobocznych. Każdy czar daje nam możliwość rozwiązania innej zagadki. Po jakimś czasie odblokujemy miotłę, na której można śmigać i ten moment to jeden z najfajniejszych motywów w grze. Kiedy śmigasz wokół Hogwartu, czuć tą niesamowitą wolność. Tego ci nie da helikopter czy samolot z GTA, ale prosta miotła, która pozwala latać nad magicznym światem. Wyjątkowo mocna rzecz. Wspomniałem o czarach. Tak, w szkole uczymy się kolejnych zaklęć. Są to zaklęcia defensywne, ofensywne, ale i użytkowe. Znacie je doskonale z filmów czy książek. I każdy czar znajdzie swoje zastosowanie w rozgrywce, bo twórcy przygotowali masę zagadek i zadań pobocznych, abyście sprawdzili się w roli czarodzieja. Obok prostych zaklęć, które rozświetlają mrok czy pozwalają dostrzec ważne przedmioty w pobliżu, mamy czar reparacji, który w widowiskowy sposób naprawia przedmioty i elementy lokacji, są czary pozwalające podnosić przeciwników, jak i obiekty w powietrze, czy takie, które umożliwiają walkę. Widać, że tutaj mocno to przemyślano. Nie ma nic zbędnego, czego nie użyjesz. I tutaj pojawia się moje pierwsze zastrzeżenie. Czarów jest dużo, a sloty na czary są tylko 4, więc trzeba ciągle żonglować, aby wymienić niepotrzebny czar na taki, który w danej chwili potrzebujemy. Choć trwa to chwilę, bez sensu wybija z imersji. Co prawda, potem możemy odblokować perkę, która umożliwi stworzenie 4 zestawów czarów, które możemy w locie zmieniać, ale i tak mnie to dość irytowało. Zdaję sobie sprawę, że zabrakłoby przycisków na padzie, aby to wszystko ogarnąć, ale ten motyw jest w mojej opinii dość słaby. Gra opiera się na wykonywaniu zadań i tutaj twórcy podeszli bardzo fajnie do tego. Zadania fabularne, wiadomo, pchają akcję do przodu, ale poza tym mamy multum zadań pobocznych, które dają nam inni uczniowie lub nauczyciele. Każde zadanie ma jakiś sens, bo jest za to jakaś nagroda. O ile uczniowie raczej dadzą nam jakieś klamoty, tak nauczyciele często odblokują kolejne zaklęcia, więc warto poświęcić trochę uwagi na wykonywanie tychże. Warto zauważyć, że gra nie skupia się tylko na Hogwarcie, ale i na lokacjach leżących w okolicy. Mapa jest dość spora, dlatego poruszanie się na miotle stanowi dość ważny aspekt rozgrywki. A twórcy i tutaj potrafili zaskoczyć. Niemal każdy zakątek kryje w sobie jakąś niespodziankę. Odwiedziny zakazanego lasu pozwolą nam spotkać fantastyczne istoty, które go zamieszkują. Jakaś zabita dechami wiocha gdzieś na krańcu mapy potrafi skrywać ciekawy quest, a mapa ma sporo takich innych mini lokacji do odkrycia. Niemal na każdym kroku masz wrażenie, że czeka cię jakaś tajemnica czy przygoda. Bardzo dobrze to uczucie potrafił wykrzesać Skyrim, ale dziedzictwo Hogwartu doprowadziło to do perfekcji. Owszem, po jakimś czasie zauważymy, że jaskinie to w zasadzie ciągle te same albo bardzo podobne do siebie miejscówki, ale nie zawsze. Czasami jakieś poboczne zadanie doprowadzi nas do serii wyzwań lub sporej kolejnej, ukrytej lokacji, także jest co zwiedzać i nie ma tutaj czasu na nudę. W czasie swojej przygody nie jesteśmy oczywiście bezbronni, choć walka nie jest tutaj najważniejsza, możemy pojedynkować się z wrogimi stworami czy poplecznikami złego goblina. Walkę zrealizowano trochę w podobie Souls-like'ów, choć jest to oczywiście o wiele, wiele prostsze. Mamy więc podstawowy strzał różdżką, który zabiera minimalnie energii przeciwnikowi, mamy blok, tutaj w formie czaru ochronnego i mamy fikoła. Dodatkowo podczas walki możemy korzystać z czarów, albo przeciwnika podnieść do góry, albo rąbnąć nim o ziemię, albo łączyć te czary, podnieść do góry, podpalić i rzucić o drzewo. Szybko okazuje się, że system walki jest dość złożony i mamy multum różnych opcji, jak walczyć. Jeśli chcemy, możemy użyć czaru niewidzialności i kasować przeciwników po cichu, używając czaru zamiany w kamień. Choć walki nie ma aż tak dużo, sprawia ona całkiem niezłą satysfakcję, szczególnie przy potężnych bossach trzeba się trochę napocić nad ich pokonaniem. Nie zabrakło zbieractwa, a Hogwarts Legacy daje nam tony rzeczy do zbierania, ale nie są to proste znajdźki. Przy większości trzeba się troszkę napocić, a to rozwiązać jakąś zagadkę, a to zdobyć czar, który otwiera zamki,
a ten zdobędziemy szukając innych znajdziek. Część z nich możemy zbierać tylko o określonej porze dnia, ale i tutaj twórcy wyszli naprzeciw graczowi. Podczas wizyty na mapie jednym klikiem możemy zmienić porę dnia. Autorzy postarali się, abyśmy nawet w samym Hogwarcie mieli co robić. Mamy proste zagadki matematyczne, które otwierają drzwi. Na zewnątrz są tajemnice Merlina, które wymagają od nas pewnych czynności, aby je rozwiązać. Są zamki, które otwieramy w prostej minigierce, znajdziemy wyzwania w walce, które dadzą nam trochę expa. Nie zabrakło wyścigów na miotłach, specjalnych stołów, przy których będziemy oglądać konstelacje i dopasowywać je do wzoru. Dość powiedzieć, że jest tego dużo i co ciekawe, wymaga to sporo czasu, zanim zacznie nużyć. Zwłaszcza, że jak wspomniałem, nowe elementy odkrywają się stopniowo. Niestety, raszując fabułę, zupełnie ominie Was mnóstwo zabawy związanej z zagadkami, nowymi czarami i lokacjami. Dlatego polecam grą się delektować i nieśpiesznie odkrywać nowe tajemnice, bo dzięki temu dziedzictwo Hogwartu zyska bardzo dużo uroku. Dla cierpliwych znajdzie się na przykład opcjonalna misja w stylu Liars of Fear, jak i wiele, wiele innych niespodzianek przygotowanych przez twórców. Dlatego recenzje bazujące na samym wątku fabularnym są mocno niepełne i bardzo dużo rzeczy w takich recenzjach nie jest wspomniane. Oczywiście po jakimś czasie zadania szczególnie związane ze znajdźkami zaczynają się powtarzać, choć twórcy dołożyli masę starań, aby to było jak najpóźniej i to się w dużej mierze udało. Nie zabrakło ubiorów, tego również znajdziemy tony. Ubiór jest istotny, bo zwiększa statystyki bohatera. Mamy kilka elementów, jak kapelusze, okulary, szal i tak dalej. To, co mi nie bardzo tutaj pasowało, to to, że niektóre ubiory są, no cóż, głupie. I trzeba patrzeć na bohatera w kretyńskich okularach, który stara się prowadzić poważne rozmowy. Wystarczyłaby opcja wyłączenia podglądu tego elementu i byłoby lepiej. Tutaj również możemy upgrade'ować naszą miotłę i różdżkę, choć mówimy tutaj jedynie o elemencie dekoracyjnym. To jednak nie wszystko, co oferuje dziedzictwo Hogwartu. Z czasem dostaniemy własny pokój życzeń, tutaj będziemy mogli go w dowolny sposób zagospodarować. Powiesić obrazy, zmienić wystrój niemal każdego elementu, czy też postawić specjalne stoły, na których będziemy mogli hodować rośliny, czy ważyć mikstury. Te wymagają składników, możemy je kupić lub samemu spróbować poszukać. No właśnie, gra oferuje też jeszcze przeróżne sklepy, doskonale znane z uniwersum. Tam nabędziemy nasiona, nawóz, ale i właśnie podstawowe składniki. Jeśli nie chce nam się czekać, możemy kupić gotowe eliksiry, ba, możemy nawet mieć własny sklep, który będzie za nas prowadził mały skrzat. W każdej chwili możemy sprzedać, co nie potrzebujemy, bo pieniądze są tutaj dość istotne i niestety co lepsze rzeczy kosztują krocie. Także warto łazić po jaskiniach i zbierać klamoty, które potem można opędzlować jakiemuś wieśniakowi. Dodatkowo ubrania posiadają sloty, które dzięki zdobytym materiałom będziemy mogli uzupełnić, dodać jakiś atrybut, ale i zwiększyć statystyki elementu, który nam się podoba. Z czasem nauczymy się oswajać też zwierzęta, które możemy hodować, karmić je, czesać, a po jakimś czasie używać zamiast miotły do szybowania nad ziemią. Niemal na każdym kroku gra nas zadziwia czymś nowym. Przez kilkadziesiąt godzin gry nie miałem ani chwili wrażenia, że już widziałem wszystko, bo cały czas coś dochodziło, coś się odkrywało, pojawiały się nowe możliwości, umiejętności, które otwierały nowe regiony. Doskonale zaprojektowany tytuł, jeśli chodzi o tempo i progres rozgrywki. Rewelacyjnie wypadł świat przedstawiony. Wspomniałem o ruchomych obrazach, ale to jedynie czubek góry lodowej. Mamy duchy, które błąkają się po Hogwarcie, mają nawet własną salę śmierci, którą po jakimś czasie będziemy mogli odblokować. Zbroje rycerzy salutują, gdy przebiegamy obok, popiersia magów się obracają, a smoki wycięte z żywopłotu machają skrzydłami. Wszędzie coś się dzieje i czuć, że jest to miejsce magiczne, które żyje. Niemal każda chałupa, do której wejdziemy, ma jakąś historię do opowiedzenia. A to szachy, które same grają, a to instrumenty, które grają bez muzyki. Dlatego eksploracja w grze jest niezwykle przyjemna, bo takich smaczków są setki. Wystarczy, że odwiedzicie pracownię któregoś z profesorów i można poświęcić czas oglądając eksponaty, które posiada. Jak dla mnie, mistrzostwo świata. Oczywiście w tym filmie nie wspomniałem o wszystkim, bo jest tego zwyczajnie za dużo. Są jeszcze skrzynie do otwierania, niektóre wymagają od nas pewnych czarów, mamy wymagające walki z trollami, można nurkować, aby odnajdywać ukryte groty. Nie sposób opowiedzieć o wszystkim, bo gra jest niesamowicie rozbudowana pod kątem możliwości. Aż byłem mocno zaskoczony, że gra o Hogwarcie oferuje aż tyle mechanik i pomysłów, które nie powstydziłoby się GTA czy Assassin's Creed. Niestety pomimo wszystkich wspaniałych
wspaniałości nie znajdziemy tutaj jednej znanej i lubianej rzeczy, mianowicie Quidditcha. Jest to co prawda wyjaśnione w fabule, ale jednak. Boisko oczywiście jest, ale nie będzie dane nam powalczyć w zawodach. Szkoda. Krążą plotki, że ten pojawi się w jakimś płatnym DLC, ale mi się wydaje, patrząc na model sterowania miotłą, że implementacja zawodów była zbyt dużym wyzwaniem dla studia, aby to miało ręce i nogi. Ale cóż, poczekamy, zobaczymy. Jeśli chodzi o oprawę, jest nierówna. Postacie to niestety drewno, szczególnie w dialogach, które nie pchają fabuły. Generyczne japy straszą z ekranu, czasami z wyjątkowo źle zrobionymi włosami, ale w kontrze mamy przepiękne lokacje, z których aż skrzy się magiczny klimat. Wystarczy wieczorem udać się do wioski, aby zobaczyć, jak to wszystko świetnie wygląda, albo polecieć na miotle nad Hogwartem. Czysta magia. Gra działa w dwóch trybach: jakości, czyli 30 ramek na sekundę, i wydajności, 60 ramek z dynamiczną rozdzielczością. I ten drugi tryb w mojej opinii jest świetny. Nie testowałem 30 klatek, ale sądzę, że teraz nie byłoby to możliwe, aby się do niego przekonać. Fajnym pomysłem było to, że akcja dzieje się przez dwa semestry, co pozwala nam zobaczyć Hogwart i okolice podczas 4,5 roku. Niesamowicie klimatycznie wypada szkoła zimą. Czuć klimat świąt. Gra ma pełne kinowe spolszczenie i tutaj jest spora wada produkcji. Mój syn był niezwykle zainteresowany grą, ale brak polskiego dubbingu uniemożliwił mu śledzenie historii. Nie znaczy, że nie umie czytać. Umie, ale jeszcze nie tak sprawnie. Niestety widmo robienia za narratora całej gry zawisło nade mną ponuro. Szkoda. Jest to jedyna gra, w której żałuję, że nie ma polskiego dubbingu. Byłby to wtedy rewelacyjny tytuł również dla najmłodszych. Hogwarts Legacy zaskoczył mnie niezwykle spójną i konsekwentną wizją świata. Patrząc na grę, nie sposób nie docenić tego, co stworzyła J.K. Rowling w swoich książkach. To ogromne uniwersum, które w tym wypadku udało się idealnie przełożyć na wersję cyfrową. Nie ma znaczenia, czy znasz Pottera, czy nie, bawić się będziesz równie dobrze. Choć powtórzę jeszcze raz, nie śpieszcie się, delektujcie się każdą klatką, doceniajcie piękno świata, bo jest tutaj dużo smaczków czekających na odkrycie. Jak dla mnie Hogwarts Legacy plasuje się w jednej z najlepszych produkcji 2023 roku i tak, wiem, że jest dopiero luty. Po prostu mnie, starego konia, wessało tak, że nie mogłem się oderwać, co w przypadku takiej gry o takiej tematyce było dla mnie zupełnie nie do pomyślenia. Owszem, to kolejna gra z otwartym światem, ale jest to tak inny świat od wszystkich poprzednich produkcji, że czułem, jakbym brał udział w czymś zupełnie nowym. No i to uczucie magii płynącej z każdego zakątka świata, no miazga. Aż ciężko mi powiedzieć, co czują gracze, którzy znają doskonale świat Harry'ego Pottera. Grajcie, bo warto, niezależnie od wieku. W życiu potrzeba trochę magii, a dziedzictwo Hogwartu daje jej aż w nadmiarze. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.